Dobrze, daję ready, ale nie, czekajcie, a jeszcze punkty wydam, szybko, punkciczka, szybko, szybko, punkciczka. Dzień dobry, Jaro. O. A, tu jeszcze, szybko! O, i mam poziom kolejny. Miło. Ja bym chciał nowego killera zobaczyć w końcu, czy jest to możliwe? Czy mogę prosić? O, nie. Jak to, ale... Ja tylko tyle wiem z tego, co mi pokazałaś wczoraj, że to jest jakiś rycerz. No to ja też tylko wiem. Ale co dalej, to nie wiem. Ale czy nie mam pojęcia, skoro jeszcze tego nie natrafiliśmy. O, to Hubert widzę ciekawie. Przyszło, tu jest piękne. Moje też. Już przyszło, ja wtedy miałem, słuchajcie, to był hit. Dzwoni do mnie kurier, kiedy miałem, była przerwa u mnie i ja po tej przerwie miałem mieć okienko akurat, bo tak mam w czwartki, że mam po prostu między lekcjami okienko. I dzwoni, słuchajcie, kurier, że ma dla mnie przesyłkę. Ja wie, i już jadę, będę za 10 minut, czy tam 15. No i przyjechałem, słuchajcie, już umówiłem z nim w ogóle gdzieś w centrum miasta, bo on już jakby pojechał z mojego domu, nie? Cześć, Overdragon, hejko. Więc na okienku odebrałem Casey'ka i mam go, noszę, słuchajcie, od 2 tygodni, nie? Już nie. Chyba? Chyba tak. Jakoś, no? Tak, w tym tygodniu będą 2 tygodnie. Jeszcze go ani razu nie zdjąłem i jest cudowny, jest nieporysowany i w ogóle kocham te. Ja mówiłem, cases ideala są best. Pa, bajokocie, buziaczki, trzymaj się. Jest. Tak. Drogie, ale best. Tak, ten nowy ma fajne mory, ale moim zdaniem jest trochę zbyt OP, ale może to kwestia nauki gry przeciw niemu. Ja jeszcze go nie widziałem na żywo w grze. Ja dopiero dzisiaj w ogóle kupiłem tę postać tutaj. Więc no jestem go bardzo ciekawy. Bo zawsze to jest jakieś urozmaicenie, chociaż pewnie będziemy się za chwilę wkurzać, że jest trudny. Bo tak pewnie będzie. On ma jakąś taką melodię swoją? Charakterystyczną? To jak ten, jakieś te klauny, nie klauny? Są fajne, ale ciężkie. Tak, dzięki temu telefon jest cięższy. Ja lubię, jak mój telefon jest ciężki, bo no lepiej mi się go trzyma. W sensie, ja lubię, jak telefony są ciężkie. O, hi. Hi. It's you? Yeah, it's me. Nice. Nice. It's a pleasure. Widzę killera Kinga, bo dzięki tej umiejętności mojej super świetnej. Super świetnie. Trafiłem. Co to był? O, nie trafiłem teraz, bo się za bardzo skupiłem. Nie rycerz. Chyba le... I'm sorry. Chyba legion. Wiesz, chyba legion. No nie widzę. Bo tak kroczył jak legion. Ciężki, łatwiej komuś coś zrobić. Nie, no ja telefonem nie biję ludzi, szkoda mi telefonu. Szkoda telefonu trochę. No. Ale w ogóle, słuchajcie, ostatnio, jako że mam w aucie Apple CarPlaya i mam Android Auto. I ostatnio, no ja mam, wiadomo, iPhone'a, więc mam Apple CarPlaya. Ale ostatnio zobaczyłem Android Auto, bo nie dew się podłączył. I ja mówię, Boże, ja chcę Androida chyba. Jest tak piękny ten Android Auto w aucie. Co? Legion, dobrze mówię. Mhm. Jest tak piękne Android Auto. Po prostu. Co, co? Znowu musimy przez to przebrnąć. Musimy. Ten dziwny etap w swoim życiu. Ja mam takie etapy, nie? No. Ej, chłopcik, ty masz teraz spoko, masz rozmiarowo tak jak mój. Albo troszkę większy może w sumie, nie pamiętam. Co chłopcik ma? Galaxy S22 Ultra. O, masko, jak się mówi. Ten najnowszy, największy. No to najwięcej. Bicie telefonem jest dobre i boli innych. Nie no, mi szkoda telefon, dajcie spokój, po co? Musiałbym wtedy kupić nowy. O nie, ale to by była tragedia dla ciebie. Kupić ten telefon. Wiesz co, jesteś... Ale jest... Nie, ta... nie, ja się zastanawiam nad tym lutym, wiesz? No to dobrze, dobrze, zastanawiaj się. Ja bardzo popieram, ja sam myślę, by iPhone'a przetestować, jeśli się ogarnę i będzie to USB-C, bo Lightning kościowo to porażka. W sensie, wiesz co, ja do Lightninga jestem bardzo przyzwyczajony i ja żadnego kabla z Lightningiem jeszcze nigdy nie zniszczyłem. Ale... Ten Android Auto, bardzo mi się ten interfejs... W sensie, ja nie mówię, że Apple CarPlay jest brzydki, bo nie, bo jest ładny. Ale ten Android ma coś takiego w sobie na tym ekranie, że naprawdę to wygląda ładnie. Prawdopodobnie... Co? I wtedy kupisz 14 Pro Maxa. Wiesz co, Jaro... kurde, 7200... To jest jednak dużo, dużo kasy za ten telefon. A uważam, że on nie jest tyle warty. 7200 to jest... nie. Ja mam takie, słuchajcie, fazy, że mam, że jakby chciałbym zmienić, wiecie, no taki zryw, nie? Ale potem sobie uświadamiam.
Czemu przed tobą? Bez sensu. Za mną idzie. No wiem. Ale potem sobie uświadamiam, że mam 13 Pro Maxa, który jest jeszcze dobry. Jakby po co mam go zmieniać? Po co mam wydawać hajs niepotrzebnie? Bardzo fajnie. Ale... Ja wiem, ma tam być te USB-C w tych iPhone'ach. No jak będzie, to będzie, nie? Ale jest... Nie ma sensu takie... Co za różnica? Czy to... O jest. O Jany. Hajs. Czy ja wiem, czy na raty? Nie. Teraz Marcin ma być ten nowy wygląd Android Auto. Ja jeszcze widziałem ten stary. Ten stary mi się też podoba. Natomiast nowy ma być jeszcze ładniejszy. Zobaczymy. No ja na razie mówię, jeżdżę na CarPlayu, bo... Chociaż ten system w moim aucie, ten domyślny Toyoty, nie jest jakiś zły i jest okej, okay, ale no... No, stój, stój. Tam tu lezie, no lezie, no przecież to jest dramat. Ekinia, on nie biegnie za mną znowu, tylko on znowu goni tą osobę, która wisiała. No. No trochę chyba przegięcie. O, teraz idzie za mną w końcu. Dobra, idzie za mną. Mhm. Ała, zahaczyłem się drzewo. Boże, kiedy... No i opony! Jak dzionek mija? A chyba dobrze, nikt osiek, a jak tam? Ja żebym mógł sobie robić Android Auto. A chłopcik, ty masz tam taki ekran w Toyotowski, czy masz jakiś tam inny zrobiony? Ja jestem Team Xiaomi, jestem zadowolony. Wolę nie kupować jabłka za 4000, mając wiadomość, że w krótkim czasie mogę go mega zniszczyć. No, w sensie, jak jeżeli znasz siebie, Fifi, i wiesz, że niszczysz... Jezus, skur... Matko Boska! Dziękuję za... Nie, dramat, dziękuję za burgerki. Co to było? Dziękuję. Jeżeli znasz siebie i wiesz, że jesteś w stanie go zniszczyć, no to w sumie racja, nie? Ale na tym nowym iOSie to bateria Kinga u mnie jest nie do zdarcia, słuchaj. No, u mnie też. I w ogóle po polu już włączyli teraz wszędzie 5G, więc ja na 5G śmigam. I w ogóle mi bateria nie schodzi szybciej. W ogóle. Co dobrze. Aha, ktoś puka w ścianę, jakby remont o tej porze, o godzinie 15. Nie wiem, co słychać w ogóle. Nie chyba. Goni mnie. Patryczek, wybaczam. O nie, ała. Ała, o no, no, no. Takie hece. Nie no, ja, ale wiecie co, 5G w sumie, no... Spoko miało prędkość, bo miało 120 pobierania na 80 wysyłania. Ale... No jeszcze dużo osób tego nie ma w telefonach, nie? Jedzie jak auto na autostradzie. Nie, Jaro, to ja ci powiem, że na 16.1.1 naprawdę mi bateria trzyma 2,5 dnia. Jeszcze lepiej niż wcześniej, także... Czad, luks. A ja mam, Marcin, w umowie 5G, no. Tak. Ja zrobimy sobie herbatę może zaraz. Tak właśnie myślę sobie. A zróbmy zamianę. Nie dzwonią do mnie, czekaj, zaraz będę. Mhm. No, musisz sobie, chłopczyk, z umowę zmienić. No i goni mnie, oczywiście. Teraz Kinga. Ała, dzień dobry. Hej, hej. Hej, hej. Znajomy, sesję ze mną jak śpię. Nikt to się, no to jak to się śpi na lekcjach? Od kiedy? Słuchaj, ty. Zrobili jakieś... Chyba nie wiem co, ale teraz jest mnóstwo takich sytuacji, że jest ściana i drzewo obok. Jest dziura pomiędzy ścianą a drzewem i się nie da tam przejść. W sensie w DBD? Tak. Aha, czekaj, bo kot chce, żeby go widzieć. No czy nie widzę? Tak. W ogóle robię zamówienie z Razera. Chcesz coś? Zawsze te tańsze koszty przesyłki. Nie, Marcinek, ja chyba wszystko mam. Klawiaturę, myszkę. Wszystko mam. Słuchawki mam jeszcze dobre.
Jeszcze się nie zniszczyły. Te słuchawki się nigdy nie zniszczyły, bo mówią, że nie. No ale ja już mam 5 latki, nie? I one są mega ja super, ale jakby to jest złoto. No. Gdzie on jest? Tu jest, okej, widzę go. No, słuchawki z kucimi uszami, nie, no. Nie. Ach, Sandrelu. Akurat wypiłem kawkę. No ja chyba sobie zaraz herbatkę zrobię, bo mam ochotę... Są 26% kat? Hit! Oliwka zrobiła dead. Co? Ja tak mówię za tajem, bo to nie, one są złe, tylko... no ja też jakby... Widzicie, że mi radzi softbox, mi to denerwuje, więc no... Odpaliłem tarczę. Uwolniłem energię. Będę leżał. To jest kara. O, nie trafiłeś. Teraz trwa, kurde, skała! A nie, znowu nie trafiłeś? O co ci chodzi, facet? Ja się o baterii nie powiem. Hubert, a jak bateria na twoim nowym Samsungu S22 Ultra Super Lux Turbo Chat? Ej, czemu mi nie pokazuje? W sensie, miałem wrażenie, że jakieś te skilczeki były takie bardziej ruchome, że jak trafiałem dobrze, to pokazywało, że jest dobrze. Na żółto, a teraz nie pokazują tego. Bo to zmienili. No właśnie, nie zauważyłem to. Jest jak telefon, jest ultra Samsungowa. Czyli mimo wielkiego telefonu, dalej ci bateria szybko leci, tak? No właśnie, Patryczek, widzę, że zmienili, mi to denerwuje, bo... Bez sensu. Ale ja bardziej hiszpański od polskiego potrafię. Dobrze, Dragon, spoczkolus. U mnie za ortografię nie dostajesz po głowie. Jakoś nie... Nie mam z tym problemu. Misza, czego ty szukasz? Tu możesz... Nięcia? Halo? Kurde, wysadziłem go na Bożym. Patrzę na kota, no. No wlazła oczywiście koło łóżka już. Już. Misia. Chodź tu. Niech się leży. Ona łazi, nie wiem, co tu jej chodzi. O macie, jak będę leżeć, musisz iść po... No, idę. Tego, co... Misia. Dobrze, Oliwka. Dobrze, Oliwka. A miałeś może już nową mapę średniowieczną, czy jeszcze nie? Tak, to jest to, co od, to co było. Mhm. Nie, tak, mieliśmy. Bez szału. Nęcia, co jest? Czy tak mi ukłócisz? Zaraz pójdę zrobić herbatę, dodam ci jedzonko. Mam dopiero 3 cykle. Jadę na WQHD+. Jezus, o czym ty mówisz? Jest 20 Hz i ustawieniach mam wciąż zaznaczony napis ucza się wzorów użytkowania. A, okej. Ja mam też włączone te super herce jakieś tam, że mam super płynnie, ale ja nie wybieram sobie rozdzielczości, bo chyba się nie da u mnie. Ja chyba jadę w kółko na takiej jakiejś tam wysokiej w tym telefonie. I jest dobrze! No nie, no patrzcie jak miałczy, no baba jedna. Ten tydzień się źle zaczyna, wypiłam 2 kawy i energetyka w ciągu 3 godzin. O, to nieźle. Czyli, okej, dobra Hubert, czaję. W iPhone'ach chyba się nie da wybrać rozdzielczości. Nie wiem, jakoś... Ja użytkuję telefon, nie wiem. Ja też, nie wiem, po co to mi trzebać w ogóle? Nie wiem, cieszę się, że bateria mi trzyma 2,5 dnia. Jakby luz. Kurde, no wysadziłem gena. No, on jest u mnie i tak chyba, więc... Ojej, jeszcze wpadą w ścianę. Czy ja jestem normalny? Cześć Becia, dzień dobry, witam serdecznie, hejko. Jezus! Patryczek, ja pierdziu, no chyba żart. Co hop mi robi? Dziękuję za burgerki, Patryczek. Dobra, uwalniam te super świetne tytany. W ogóle padniesz, jak napisze ci to za mam z Razera. No dawaj, Marcin. Kapcie?! Ale to one, przepraszam, one są na baterie? Że jak wkładasz na nogę, to już jest cieplutko? Będę leżał. Misia, chodź tu. Kinga, ja ginę, szukaj klapy. Patrz, jak ona miałczy bezczelna, no. Gdzie ty jesteś? To ty wiesz, że miałczysz gdzieś tu. A tam, Junia, chodź. Chodź tu.
Dobra, ja umrzyłem. Niestety nie, ale są super i są z akcją charytatywną, więc plusik. A spoczko. Dobrze, wyślij mi foteczkę. Idę zobaczyć, czy kinia ucieknie. O! Nie w tą stronę Kinga. Właśnie... Tu idź, no. Tu chyba jest, tu tak. Jest, dobra. Uciekaj! Dziękuję, Patryczek. Już ostatni. Spoko, loko.